Z Ewangelii według świętego Marka. Pewnego razu, gdy Jezus przechodził w szabat pośród zbóż, uczniowie Jego zaczęli po drodze zrywać kłosy. Na to faryzeusze mówili do Niego: patrz, czemu oni czynią w szabat to, czego nie wolno? On im odpowiedział: czy nigdy nie czytaliście, co czynił Dawid, kiedy znalazł się w potrzebie i poczuł głód, on i jego towarzysze? Jak wszedł do domu Bożego za Abiatara, najwyższego kapłana, i jadł chleby pokładne, które tylko kapłanom jeść wolno, i dał również swoim towarzyszom. I dodał: to szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. Zatem Syn Człowieczy jest Panem także szabatu. Wszedł znowu do synagogi. Był tam człowiek, który miał uschniętą rękę. A śledzili go, czy uzdrowi go w szabat, żeby go oskarżyć. On zaś rzekł do człowieka z uschłą ręką: podnieś się na środek. A do nich powiedział: co wolno w szabat? Uczynić coś dobrego czy coś złego? Życie uratować czy zabić? Lecz oni milczeli. Wtedy, spojrzawszy na nich dookoła z gniewem, zasmucony z powodu zatwardziałości ich serc, rzekł do człowieka: wyciągnij rękę. Wyciągnął i ręka jego stała się znów zdrowa. A faryzeusze wyszli i ze zwolennikami Heroda zaraz się naradzali przeciwko niemu, w jaki sposób go zgładzić. Ksiądz Grzywocz napisał kiedyś taką książkę pod tytułem Uczucia niekochane i udowadnia w niej, że takie uczucia jak lęk, strach, zazdrość czy niespełnione zakochanie nie są złe, chociaż kojarzone z czymś złym, bo uczucia z natury swej są obojętne moralnie, czyli ani dobre, ani złe. Dopiero to, co z nich wynika, może być albo grzechem, albo czymś dobrym. Chociażby zazdrość, która może prowadzić do zawiści, nienawiści, ale może prowadzić też do jakiejś większej motywacji. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ w dzisiejszej Ewangelii w Jezusie też kotują się różne uczucia. Czytamy, że kiedy Jezus spojrzał na faryzeuszy, był zasmucony i spojrzał na nich z gniewem. Myślę, że ten gniew, ten smutek również możemy zaliczyć do tych uczuć niekochanych. Bo z definicji słownikowej gniew to jest stanowcze wyrażenie sprzeciwu na zło, które nas otacza. Jezus nie bał się takiego sprzeciwu wyrazić. Nie tylko w tej Ewangelii, w tym momencie, w tym fragmencie. Przypomnijmy sobie chociażby wypędzenie kupców ze świątyni. Tam również Jezus był rozgniewany. I czego powinna nas uczyć ta Ewangelia? Tego, żebyśmy także potrafili spojrzeć na to, co nas otacza. Czy wokół nas nie ma zgorszenia, nie ma zła, na które powinniśmy się sprzeciwić, na które powinniśmy się rozgniewać, zasmucić, tak jak robił to Jezus, w Boży sposób, Boży gniew. Powinno nas to rozgniewać i zachęcić do tego, aby zwrócić uwagę komuś, aby zmienić to, co nas otacza. I choćby cały świat podpowiadał, że to bez sensu, że nie warto, my róbmy inaczej. Płyńmy pod prąd, bo tylko zdechłe ryby płyną z prądem.